Siemanko, z tej strony MJack z kanału Ivy Fox i dzisiaj zagramy sobie w I'm Bread. Co do nazwy kanału, to jeszcze albo już wiecie, albo się dopiero dowiecie, bo nagrywam te filmy dość wcześniej, jeszcze w grudniu, więc tak jakby to, wiecie, trochę wcześniej było. Dlatego nie wiem, czy już wiecie, skąd się wzięła nazwa i tak dalej, ale dowiecie się w swoim czasie. Prawdopodobnie już nawet wiecie. Ale pomijając. Gramy w chleba. Nie sądziłem, że kiedyś przysiądę do tej gry i faktycznie ją nagram. Ale czas zacząć. Nazwisko klienta Murton. Numer karty, data urodzenia, mężczyzna, adres. Co tutaj mamy? Wstępna diagnoza. Pan Murton większość czasu spędził na rozpamiętywaniu przeszłości, w szczególności zaś upadku swojej firmy spółka handlowa Murtona i będącego jej następstwem rozpadu... Uspokój się, Mdziek. Rozwodu z żoną Barbarą. Potem znów wygrażał radzie oraz właścicielom lokalnego sklepu Świat Dywanów. Sesja zakończyła się jego gniewnym oświadczeniem, że idzie na zakupy, aby, cytuję, zażreć się na śmierć. A. Sprawia wrażenie osoby głęboko zestresowanej wieloma czynnikami, skupiającej swój gniew na radzie dzielnicy, którą obwinia za upadek swojej firmy. Sądzę, że za utrudnienie go przez... MJack. Kuźwa. Sądzę, że zatrudnienie go przez tę właśnie radę na etacie zamiatacza ulic tylko pogłębia problem. Staram się go przekonać, że choć obecnie sprawy nie układają się po jego myśli, najważniejsze jest pozytywne nastawienie. Jutro ma się pojawić w celu odbycia kolejnej sesji. Wyprawa na zakupy powinna odciągnąć jego myśli od kłopotów, podczas gdy ja zastanowię się nad możliwymi rozwiązaniami. Nie umiem gadać dzisiaj. Jestem jakiś, nie wiem, pijany. O cholera. Zaczyna się. Dobra, gdzie my mamy iść? Gdzie my mamy iść? Tam jest toster, widzę. Tam, na horyzoncie. Tam musimy iść. Dobra, let's go. Dobra. Ja nie pójdę. O kuźwa, ja jestem od... Ale jebło. Ja jestem odważnym chlebkiem. Dla mnie takie przygody to kurde błahostka. Elo. Tylko czekaj, jak ja mam się tam dostać? Elo. Elo, elo 320. Cholera. O nie. Wiecie co? Nie. Tam jest deskorolka, ja chyba tą deskorolką muszę jechać, jak dobrze pamiętam. Bo ogólnie to, co widzieliście, te zaliczenia, co tam miałem, to osoby, które były na live'ach, to wiedzą. Ja to na live'ie męczyłem tą grę. Ale nigdy... 100 lat nieszczęść. O nie! 100 lat nieszczęść. Cholipka. No nie! Zaczyna się. Koniec świata. Cholera jasna, chlebie, czy ty możesz ze mną współpracować? Ty chcesz być upieczony. Ja chcę mieć święty spokój od tej gry. Od ciebie. Ty też pewnie chcesz mieć święty spokój ode mnie. Dlaczego jadalność mi spadła? Cholera, się uczepiło mnie jakieś gówno. Nie bawię się tak. Ty... Jeszcze raz. Może podszedłem do ciebie troszkę źle, chlebku, może nie wiem. Może poczułeś się skrzywdzony, nie wiem. Nie chcę tam iść. Może poczułeś się skrzywdzony moimi słowami. Przepraszam cię, chlebku, ja naprawdę nie chciałem cię urazić, ale jesteś bardzo, jakby to nazwać, specyficznym pieczywem. Ja dam radę. Zaczyna się mój koszmar. To dopiero początek. Cholera.
Cholipka, nie idź tam. Dobra, idź tędy. Co to jest? To wygląda jak... Nie powiem co. I jest, połowa sukcesu za nami. Byle tak dalej. Dobra. Muszę wskoczyć na tą ebaną deskorolkę. Dlaczego nie mogę dwójki kliknąć? Dobrze. Jedziemy. O cholera, i co, ja mam się to wspiąć może jeszcze? Oj, tym da się skręcać. Dobra, kłóciłbym się, że tym da się skręcać. Nie. Ja się nie zgadzam na takie, na taką propagandę. Idź. O. Dobra. Co to kuźwa jest? Jezu, jaki zapuszczony jest ten dom. Chyba bardziej niż mój pokój. Zabawne. Zabawne, bo MJK ma burdel w pokoju, co nie? Bo to youtuber i musi mieć burdel w pokoju, co nie? Śmieszny jestem. Pizdu. No kuźwa. Idź, rzesz. O, dobra, żartowałem. Ja mam iść, muszę iść tam. Na lodówkę! Nie! Czekaj, nie się trzymam. Jak ja się trzymam? Znaczy, ja nie narzekam, ale... Ciężko mi się jest z tej sytuacji... Nie! Sytuacji troszkę wykaraskać. O, cholipka. Kuźwa. Chlebie głupi. Granie kuźwa na klawiaturze w tą grę to był jeden z moich największych błędów życiowych ever. Żyję. Damy radę, obiecuję wam. Wspinaj się. Cholero. Nie w tą stronę. No. Uchwyt mi się zaraz skończy. Jak pierdolne o ziemię, to ino roz. O, nie przechylaj się mi tak. Nie strasz mnie. Dobra. Jezu, jakie okropnie wyglądam, ale jestem troszkę w masełku zrobiony. To mi się podoba. To z masełkiem. O, tak. Dobra, teraz tylko gdzie ja mam iść? O, cholera. Gdzie oni mnie ciągną po tej kuchni? Cholipka. Czy tam będę mógł dalej przejść w ogóle? No, chyba nie mam innego wyboru. Dobra. Ale Hagbar! Żyję. Tylko teraz nie pierdolnij, MJK. Nie pierdolnij gafy. Pamiętaj, że woda też jest dla ciebie zabójcza. Bo nie możesz rozmięknąć. Zapowiada się bardzo, ale to bardzo ekscytująca rozgrywka. Bardzo przyjemna rozgrywka. Wcale nie jestem wkurwiony. Wcale nie jestem wkurwiony. Zapierdalaj, ty śmiciu. Idź tam. Powiedziałem, idź tam. Co z tą rybą jest? Opętało ją. Przepraszam, żartowałem. Tylko spróbuj mi się tu nie złapać śmieciu. Dobra.
O! Patrzcie, kuźwa! Pro gamer! Lecimy! Lecimy, lecimy, nie śpimy! Byle tak dalej. Dobra. Może nie tak? Może coś bardziej w ten desy? Nie tu, MJ! Nie tu! Cholipka! Wait. Muszę to taktycznie rozegrać? Dobra. Ale może nie w termity. O kuźwa, powiedziałam nie w termity, nie w termity, nie w termity. O. Cholera jasna. Gra jest cięższa niż mi się wydawało. Nie jestem kuźwa w termitach, no. No. Tam wylałem kuźwa wino. Biedne wino. Tyle dobrego wina się zmarnowało. Nie żebym pił, ale. No. Czy ty możesz wejść tu tak jak ostatnio? No nie, nie może wejść. Proszę! Żyję. Durne pudełko. Nie, 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 nie! Cholera. Oj, co teraz będzie riski? Jit! To pudełko tam w ogóle. Piz! Chleb rozwala dom. Chleb sam w domu. Nowy sezon. Cholera. Idź. 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 Idź tak jak ci każę. Choć raz. Jesteśmy tak blisko zaliczenia już tego. Chcę tylko ten jeden poziom dzisiaj zaliczyć. Proszę cię. Damy radę. Chlebku. Bo jak nie my, to kto? O cholera. Pewnie wiele osób by się znalazło. Na przykład Eleven. O. Jak będę bardziej slim, będzie to mniej risky. Proszę cię. Wszystko na spokojnie. Wszystko jest pod kontrolą. Jest wszystko w jak najlepszym układzie. Okej. Ja nie muszę się niczym stresować. Cholera, chyba się przeliczyłem. Dobra, robimy riski. Riski, riski, riski! Dobra. To nie jest zbyt dobra sytuacja. A z tego da się jeszcze wyjść. O kuźwa. Nie. Cholera jasna, tego się nie spodziewałem. Riski staw. Riski, riski, poliski. No kuźwa. Idź tam. Idź tam. Złap się tej. No. Halo? Nie! Nie! Nie!
Proszę, nie! Nie, 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 ja tak nie mogę skończyć, nie mogę tak skończyć. Nienawidzę tej gry! Ona chyba nienawidzi mnie. Złap się tego. No! Nie, 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 idź tu! To złap się, kurwa, tylko się chyba złap. Wierzcie mi, że to nie jest takie proste, jak się wam wydaje. Wydaje. Proszę cię, no błagam, ty durny chlebie! No nie. No nie. No po prostu, no kuźwa, no nie. Ale ja tu zostaję. No mam tylko 25%. No nie wytrzymię po prostu dzisiaj. Dam radę. Jestem... Kuźwa. Jestem chujawa. Na tym też mogę się upiec? Ej, elo. To ja się na tym piekę. Dobra. Ślicznie wysmażone. Teraz przerzucamy się na drugą stronę. Co jest? Co teraz? Halo? No halo, skończyłem. Halo. No halo! Przecież się upiekłem! C mi odpowiada! C mi odpowiada! W 100% mi odpowiada. Możemy spróbować następny dzień. Ale spróbować, ja nie mówię, że go przejdę. Uwagi o terapii. O!
Przez całą sesję pan Murton zdawał się być bardzo roztrzęsiony. Przybył przed czasem, wykrzykując od progu, że padł ofiarą włamania, choć nie znalazł śladów wtargnięcia. W dodatku włamywacz był jedynie w kuchni. Nie zgłosił tego policji, ponieważ uważa, że na nic by się to nie zdało. Jest przekonany, że to sprawka rady, która ma policję w kieszeni. Po upływie wyznaczonych 60 minut musiałem trzykrotnie łagodnie zwrócić jego uwagę na godzinę, żeby zgodził się zakończyć sesję. A... Doradzę panu Murtonowi oczyścić zarówno swoje myśli, jak i kuchnię, a dokładnie przenieść wszystko do salonu. Mam nadzieję, że stanie się to katalizatorem, który odblokuje mu pamięć. To bardzo niepokojący objaw, wygląda bowiem na to, że nie jest on w stanie przypomnieć sobie wydarzeń z własnej kuchni. Omówię jego przypadek z kolegami i być może wskazane będzie włączenie odpowiednich leków. W świetle powyższych wydarzeń kolejna sesja została umówiona na jutro. Salon. Faktycznie wszystko przeniósł do salonu. Dobra. Ja chcę się tylko o jednym przekonać. Tak, podłoga w 100% jest nadal zabójcza. Okej. To warto wiedzieć. To naprawdę warto wiedzieć. Okej, czyli jeśli podłoga jest zabójcza, to moją jedyną drogą jest to pudełko i pójście na kanapę. Z kanapy pójść... O Boże Święty. Jakoś na tamte pudełka, z tamtych pudełek jakoś wejść na półkę. Z półki na tamtą półkę, z półki na tamtą. Na obraz. Na to i chyba do tego mam. O Jezus Maria, jaka długa droga. Dzisiaj na pewno tego nie przejdziemy, ale chociaż spróbuję. Ej. Powiem szczerze, że to nie jest najgorsza taktyka, to co aktualnie zrobiłem. Ale... Nie jest z pewnością... Ona także najlepsza. Jezu, jak żałuję, że pada sprzedałem. Can you pójść tutaj? No. Co jest z tym tostem? Tu cholery jasne i nie tak. Nie, ja nie mam na to siły dzisiaj. Definitywnie nie mam na to siły. Mam definitywnie dość. Koniec by było tego. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Że miło wam się go oglądało. MJack powraca, tylko że teraz w nowej formie. W formie Ivy Fox. MJack zostaje nadal tym samym MJackiem. Zmiana kręci się wokół czegoś innego, ale nie wiem, czy mogę jeszcze o tym powiedzieć, bo nie wiem, czy odcinek wyjdzie wcześniej, czy później. Przed moim wyjazdem do Nakali, czy po, więc na razie muszę siedzieć cicho. Dowiecie się o wszystkim w swoim czasie, kiedy będzie na to czas. Więc dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Nie zapomnijcie zostawić mi lajka, żeby wiedział, no, że się podobało i w ogóle. Napiszcie tam komentarz, czy chcecie więcej. Ja muszę przystąpić jeszcze do jednego odcinka. A ja się żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach, coverach, live'ach i innych rzeczach na tym kanale. I cześć!